Środa, 16 marca, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Szkoły kuszą tegorocznych absolwentów gimnazjów. Zawsze będą potrzebni elektrycy, bo zawsze będzie płynął prąd elektryczny i zawsze trzeba będzie ten prąd elektryczny komuś dostarczyć. Podróżnik Mariusz Kurc opowiada o życiu. To prośba do Was. Starajcie się tak żyć, żeby zawsze mieć wokół siebie wspaniałych ludzi. To jest ważne. Zbliża się gorące okresy dla szkół ponadgimnazjalnych, bo zbliża się czas naboru kandydatów do klas pierwszych. Już niebawem absolwenci gimnazjów staną przed trudnym wyborem, ale wcale nie łatwiej mają same szkoły, które walczą o każdego ucznia, prześcigając się w pomysłach na uatrakcyjnienie swojej oferty. To drugie liceum ogólnokształcące, gdzie przyjechali gimnazjaliści z Chojnowa, w większości humaniści, by poznać placówkę, zanim ostatecznie podejmą decyzję, którą szkołę wybrać. Dyrektor starał się ich przekonać do swojej, pokazując to wszystko, czym dysponuje szkoła i przygotowując ofertę, która ma przyciągnąć niezdecydowanych. Gimnazjalistów mają przekonać m.in. zajęcia z matematyki prowadzone od czasu do czasu przez uniwersyteckich wykładowców, czy zajęcia teatralne w klasie humanistycznej prowadzone przez aktorów. Dodatkowo tych najlepszych ma przyciągnąć stypendium w kwocie 100 zł miesięcznie. Nowością jest też klasa społeczna, czyli integracyjna, z uczniami, którzy mają problemy ze słuchem czy wzrokiem. Maksymalnie w tej klasie będzie się mogło uczyć 20 uczniów. Proponujemy uczniom obozy, wyjazdy naukowe, proponujemy ciekawe zajęcia z edukacji prawnej, proponujemy też zajęcia na basenie. Taką nowością jest wprowadzenie w tej klasie tabletów i chcemy, aby uczniowie korzystali z e-podręcznika. Klasami patronackimi chwali się Zespół Szkół Elektronicznych. Takie klasy są pod opieką konkretnych firm, które szkolą nauczycieli, organizują praktyki dla uczniów i liczą w ten sposób na przygotowanie sobie kadry. Zaprezentuję system Efend Home. System służy do wykonania instalacji inteligentnego domu. Jedna z patronackich firm wyposażyła pracownię dla teleinformatyków, jedyną na Dolnym Śląsku posiadającą światłowód. Szkoła stawia na zawody, co do których nie ma wątpliwości, że praca będzie. Zawsze będą potrzebni elektrycy, bo zawsze będzie płynął prąd elektryczny i zawsze trzeba będzie ten prąd elektryczny komuś dostarczyć. Podobnego zdania, ale o swoich zawodach, jest Zespół Szkół Mechanicznych, który w tym roku wprowadza nowy zawód. To operator obrabiarek skrawających. Jak się okazuje, ten operator obrabiarek skrawających jest to zawód tak poszukiwany obecnie na rynku, dlatego że oprócz obsługi obrabiarek konwencjonalnych, uczniowie ci, absolwenci, mają zdolność obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, a konkretnie CNC, czyli takich, które są obsługiwane, programowane przez komputery. Mechanik chwali się wysokiej jakości sprzętem i przekonuje, że to nie tylko szkoła dla chłopców. Pewnie się dziwicie, co ja tu robię. Zawsze interesowałam się motoryzacją. To jest mój pomysł na życie. Swój pomysł na zachęcenie gimnazjalistów ma Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, który oprócz dwóch nowych kierunków daje uczniom możliwość założenia munduru. Czego można się spodziewać po takiej klasie, doskonale wie Maciej, który jest jednym z pierwszych jej adeptów. To jest takie typowe, jeśli chodzi o musztrę, jeśli chodzi o strzelanie, zajęcia fizyczne, różnego rodzaju testy, naukę stopni, samoobrony. No ja uważam, że to nie jest tylko dla oczywiście chłopaków, oczywiście tak również dla dziewczyn. Można robić dosłownie to samo, co faceci i myślę, że dobrze się przy tym bawimy, równie dobrze jak i oni. Poznajemy dosłownie te same rzeczy, co oni. Nowym kierunkiem, który zdaniem szkoły powinien skusić gimnazjalistów, jest technik spedytor. Szkoła wprowadza też inny kierunek, to pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Między innymi bolesławieccy uczniowie mieli okazję spotkać się z Mariuszem Kurcem. Podróżnik przyjechał do Bolesławca na zaproszenie miejskiej biblioteki. Uczniowie mieli okazję poznać świat i gorzki smak życia. To prośba do Was. Starajcie się tak żyć, żeby zawsze mieć wokół siebie wspaniałych ludzi. To jest ważne.
W dzieciństwie doświadczony życiem w patologicznej rodzinie, gdzie był alkohol i była przemoc. Problemy w domu przełożyły się na problemy w szkole, a potem w dorosłym życiu. Za przemyt papierosów trafił do więzienia. Po latach Mariusz Kurc znalazł w sobie na tyle siły, by oprzeć się presji złego otoczenia. Dziś niesie innym przestrogę i motywację. Ale wiecie, co sobie tak myślę po latach teraz? Że kto wie, może to było dobre dla mnie. Oczywiście, gdyby wszystko w życiu było poukładane pięknie, to też bym sobie jakoś to życie ułożył, ale pewnie inaczej. A to, że było ciężko, momentami było naprawdę ciężko, to zrodziło prawdopodobnie ideę jechać w podróż i to w taką podróż. W podróży jest już od kilkunastu lat, przebrnął przez 85 krajów, prawie w każdym był więcej niż raz. Najdalej dotarł do Australii, odwiedził m.in. Indie, Chiny, Afganistan, Pakistan czy Indonezję. Podróżuje w większości autostopem, ale jego podróże to nie chęć zwiedzania i oglądania nowych rzeczy, to walka o przetrwanie w samotności. Zapytam was. Jak myślicie, jakie doświadczenia najbardziej kształtują nasz charakter i dodają nam najwięcej siły? Te przyjemne czy te nieprzyjemne? Niestety taka jest prawda, te nieprzyjemne. Jak człowiek, jak to się mówi, w kość od życia dostaje, to wtedy staje się silniejszy. Mariusz Kurc stał się na tyle silny, by zerwać z przeszłością i rozpocząć nowe życie. Skończył studia na kierunku religioznawstwo. Spotykając się z młodymi ludźmi, przekonuje ich, że trzeba znaleźć w sobie odwagę, by pokonać swoje ograniczenia i słabości. To daje siłę do życia. Od smutnej informacji rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Zmarła Anna Baniecka. Była nauczycielka języka polskiego i dyrektorka Bolesławieckiego I Liceum Ogólnokształcącego. Po odejściu na emeryturę w 1989 roku nadal utrzymywała ścisłe kontakty ze szkołą, stając się m.in. honorowym prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju I Liceum. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu komunalnym w piątek 18 marca o godzinie 12. Bolesławieccy policjanci kontrolowali zachowanie się kierowców na pobliskich autostradach. W efekcie w ciągu jednego dnia spośród 90 kontroli ujawnili 80 wykroczeń. Większość z nich dotyczyła przekroczeń prędkości, co jest równocześnie najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. 76 kierowców otrzymało mandaty karne, a dwójka będzie musiała stawić się przed sądem. Powiat bolesławiecki rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie finansowe tegorocznych przedsięwzięć sportowych. Największe wsparcie po 5000 zł otrzymały dwa kluby. To Bolesławiecki Klub Brydżowy na organizację 11 euroregionalnych zawodów brydża sportowego, Bolesławieckiej Trzydniówki, a także Grand Prix Polski Par i Mistrzostwa Polski Teamów. Drugim klubem z największym wsparciem jest Klub Sportów Walki Gladiator, który zorganizuje dni otwarte w ramach programu Wakacje z Muay Thai. Zespół pieśni i tańca Bolesławiec zachęca do wstępowania w szeregi zespołu Młodzież. Zespół czeka na tych, którzy ukończyli 12 lat. Spotkanie organizacyjne połączone z zapisami odbędzie się w czwartek 31 marca o godzinie 15 w sali tanecznej BOK MCC. Przegrana, ale utrzymane drugie miejsce w tabeli finałów trzeciej ligi siatkówki. To rezultaty ostatniego meczu Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego Elektros z liderem rozgrywek siatkarzem Bierutów. To był mecz na szczycie. Bolsawianie z BTS-u Elektros, granatowe stroje, podejmowali u siebie drużynę PKPS siatkarz Bierutów. To zdecydowany lider tych rozgrywek, który ma na koncie 34 punkty. Bolsawianie jako drudzy mają obecnie 26 punktów. To był już mecz rewanżowy. Na wyjeździe w Bierutowie BTS przegrał 1-3. Była więc szansa na rewanż, czemu sprzyjała gra u siebie i żywy doping kibiców. Tak mogło być, ale przeciwnik okazał się jednak za trudny do ogrania. Wprawdzie Bolesławianie przegrali 0-3, ale ten wynik nie oddaje zaciętości gry i emocji w trakcie całego spotkania.
BTS nie sprzedał tanio swojej skóry i siatkarze z Bierutowa musieli mocno popracować, żeby wyjechać z Bolesławca z kompletem punktów. W kolejnych setach gospodarze przegrali do 21, do 22 i znowu do 21. Niewiele to zmieniło w układzie tabeli. Siatkarz Bierutów umocnił się na pierwszym miejscu tabeli. Nie stało się tak z BTS-em, ale póki co Bolesławianie nadal mają bezpieczną przewagę nad trzecią drużyną. Te 5 punktów przewagi to sporo, jeśli weźmie się pod uwagę 3 mecze, które pozostały Bolesławianom do rozegrania. Najbliższy to wyjazdowy w Miliczu. U siebie BTS wygrał 3-2. Potem będzie ostatni mecz na własnym boisku z Ząbkowicami. I ostatni mecz finałów to znowu wyjazdowe spotkanie w Kudowie Zdroju. Ze wszystkimi tymi drużynami BTS wygrał pierwsze mecze. Przypomnijmy, że chodzi przede wszystkim o utrzymanie tego drugiego miejsca w tabeli, bo to premiuje drużyny awansem do gier barażowych o wejście do drugiej ligi. Z pewnością więc nie wszystkie mecze trzeba wygrać, ale nie można też pozwolić sobie na nonszalancję. Po wydarzeniach spotka się z Państwem Bogdan Mazurkiewicz, który przypomni m.in. PZZ sprzed 24 lat. Zachęcam do pozostania z nami. Dziękuję. Do zobaczenia.